Dzień dobry, drodzy widzowie! Zapraszam Was dzisiaj na odrobinę matematyki. Przygotowałam Wam dzisiaj kilka zadań do samodzielnego rozwiązania, do przemyślenia. Zadania będą dotyczyły obliczeń pieniężnych, czyli chyba tego, co każde dziecko bardzo lubi. Moi drodzy, od razu przechodzimy do zadania pierwszego. Posłuchajcie uważnie, czytajcie razem ze mną treść, a jeżeli chcecie, możecie sobie zatrzymać filmik i spróbować rozwiązać samodzielnie. Mama poprosiła Alę, żeby rozmieniła w sklepie banknot dziesięciozłotowy. Ala wróciła z czterema monetami. O jakiej wartości monety przyniosła Ala? Wskaż rozwiązanie. Kochani, i to jest ten moment, kiedy możecie sobie zatrzymać i zastanowić się. Widzimy banknot 10 złotowy i widzimy aż 5 możliwych rozwiązań. I tylko jedno z tych rozwiązań jest rozwiązaniem poprawnym. Pamiętajcie, że wartość monet musi wynosić 10 złotych. Czyli co trzeba zrobić, żeby przekonać się, które rozwiązanie jest poprawne? Otóż... Trzeba policzyć, dodając do siebie wartość monet. A więc pierwsze działanie. 1, dodać 1 zł oczywiście, dodać 5 i dodać 1. To ile to razem? Razem to 8 zł. To za mało, przecież Ala miała 10 zł. A drugie rozwiązanie? 5 i 5 to już jest 10, a Ala ma jeszcze 1 i 2 zł. To razem 13 złotych. Oj, gdyby tak udało jej się rozmienić, to oznaczałoby, że pani w sklepie się pomyliła. Kolejne rozwiązanie. Czy Ala przyniosła cztery monety dwuzłotowe, 2, 2 dodać 2 dodać 2 dodać 2 albo inaczej 4 razy po 2 złote? Ile to jest? To jest 8 złotych. a więc za mało odpada to rozwiązanie. A kolejne... 1 zł dodać 1 zł, to już mamy 2. Dodać 2 zł to jest 4. I dodać 5 to jest 9 zł. W dalszym ciągu nie mamy 10 zł. No to może ostatnie rozwiązanie będzie poprawne. 2 zł dodać 2, to już jest 4. Dodać 5 zł to jest 9. Dodać 1 zł to jest 10. Tak, kochani, to rozwiązanie jest poprawne. Ala przyniosła 4 monety i mamy 4 monety, a ich wartość po dodaniu do siebie to 10 zł, a więc znaleźliśmy poprawne rozwiązanie. Przechodzimy do kolejnego zadania. Tym razem zadanie o Bartku. Bartek zabrał 25 zł kieszonkowego i poszedł na zakupy. Czy to dużo, czy mało? Trudno powiedzieć. To wszystko zależy od tego, co Bartek ma w planie kupić. A zakupy Bartka wyglądają następująco. Bartek zdążył już kupić czekoladę, która kosztowała 4 złote. Kupił również gazetkę o samochodach, kosztowała ona 12 złotych. I nie zapomniał też o swojej siostrze, bo Bartek to dobry brat, kupił dla siostry kolorowankę. Za tę kolorowankę zapłacił 7 złotych. Bartkowi przypomniało się, że miał kupić sobie nowy długopis, bo już mu stary się zepsuł i wypisał. Teraz pytanie, czy wystarczy mu pieniędzy na nowy długopis, a ten długopis kosztuje pięć złotych? Czy mu wystarczy pieniędzy? Jak policzyć to zadanie? Możecie zrobić pauzę, policzyć samodzielnie. Możecie też przyłączyć się do mnie i policzymy razem. Czekolada 4 złote. Gazetka 12. I kolorowanka 7. Jak dowiedzieć się, ile Bartek wydał pieniędzy już? Trzeba te wartości do siebie dodać. Czyli 4 dodać 12 to 16 zł, a 16 dodać 7 zł to 23 zł. Przypominam, Bartek miał 25 zł kieszonkowego. Ile w takim razie zostało mu jeszcze do wydania? Skoro wydał 23 zł. A miał 25, to wystarczy od 25 zł odjąć 23. Przekonamy się, że Bartkowi zostały tylko 2 zł, a długopis kosztuje 5 zł. Niestety Bartku, tym razem nie będziesz mógł kupić sobie długopisu, ponieważ jest on za drogi. Brakuje ci 3 zł, żeby go sobie kupić. A więc odpowiedź jest niestety Bartkowi zabraknie pieniędzy. Nie kupi sobie tego, co planuje kupić. Kolejne zadanie. Dwójka dzieci. Kama oraz Janek. Poznajcie ich. Dzieci sprzeczały się, kto ma więcej pieniędzy. Kama powiedziała: Jeśli dołożę 5 zł, to będę mieć w skarbonce 19 zł. Ciekawe, ile ma teraz pieniędzy. Janek natomiast powiedział: jeśli dołożę 7 zł, to będę mieć w skarbonce 20 zł. Które z dzieci ma więcej pieniędzy? Które ma rację mówiąc, ja mam więcej pieniędzy, czy Kama czy Janek? A czy wy już wiecie, kto ma więcej? Jeżeli nie, to proponuję Wam popatrzeć na rozwiązanie tego zadania. Proszę bardzo. Kama ma skarbonkę i teraz. Tutaj jest te 5 złotych, które planuję wrzucić. Ja tutaj napisałam dodać 5 złotych. Zawartość skarbonki po dodaniu do niej 5 złotych będzie wynosiła 19 złotych, czyli tyle będzie w skarbonce. Czyli jak się przekonać, ile teraz jest w skarbonce? Od 19 złotych odejmuję te 5 złotych, które jeszcze nie wpadło do skarbonki. I dowiaduję się, że 19 złotych odjąć 5 to jest 14 złotych. Zatem Kama ma aktualnie w skarbonce 14 złotych. No a Janek, Janek ma w skarbonce jakąś kwotę pieniędzy i mówi, że jeżeli wrzuci 7 zł, będzie mieć 20 złotych. Co to znaczy? To znaczy, że wystarczy teraz od planowanych 20 złotych odjąć planowane 7 złotych, które Janek planuje wrzucić dopiero do skarbonki, i okazuje się, że Janek w skarbonce ma 13 złotych. Co to dla nas oznacza? Kama ma 14 złotych, a Janek 13. Jaki wniosek? Tak, moi drodzy, to Kama wygrywa. Ona ma więcej pieniędzy, a o ile więcej niż Janek? O jedną złotówkę więcej. Czyli nie aż tak bardzo dużo, prawda? Nie aż taka wielka różnica. Myślę, że wkrótce ta różnica się gdzieś zatrze. Uwaga, uwaga! Przed nami dziewczynka bardzo sympatyczna dziewczynka Ania, Anka. Anka zastanawia się, bo też zbiera pieniądze, też sobie planuje coś kupić. I zastanawia się Ile mam teraz pieniędzy? I myśli sobie tak. Jeśli wrzucę do skarbonki 8 zł, to będzie w niej 15 zł. Popatrzmy, to jest skarbonka Ani. To są planowane pieniądze, czyli 8 zł. I teraz, moi drodzy, pomóżmy Ance obliczyć, ile aktualnie ma w skarbonce pieniędzy. Czyli jeżeli. 15 zł będzie w niej po wrzuceniu 8, to na razie ich nie wrzucajmy, tylko odejmijmy od 15 te planowane 8 i dowiemy się, ile w Anki skarbące jest pieniędzy. 15 odjąć 8 równa się 7 zł, bo 7 dodać 8 to 15. Czyli dopiero Anka, mając w skarbonce 7 zł, gdy wrzuci 8, będzie miała 15 zł. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze zadania matematyczne. Moi drodzy, zadania matematyczne właśnie z takiej kategorii obliczenia pieniężne, wydaje mi się, że są zadaniami dosyć łatwymi, bo wy każdego dnia, chodząc z rodzicami na zakupy, czy zbierając sobie do swoich skarbonek pieniążki i planując, co sobie za nie kupicie, potraficie dokładnie przeliczyć i wiecie, ile w tej skarbonce pieniędzy jest i potraficie przeliczać na różne sposoby. Kochani, a ja przy okazji tych obliczeń pieniężnych zachęcam Was do tego, żebyście zbierali i oszczędzali sobie, bo przecież kto oszczędza, ten może sobie kupić to, o czym marzy. No i oczywiście przy okazji życzę Wam wszystkiego dobrego i życzę Wam spełnienia tych marzeń, żeby udało Wam się nazbierać taką kwotę pieniędzy, za którą będziecie mogli sobie kupić to, o czym tylko marzycie. A teraz żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnym naszym spotkaniu. Papa! Pa.